Serdecznie witamy wszystkich hodowców z nienacka. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj do kolegi Maćka Wudzika. Zobaczymy, co on tu robi. Akurat trafiliśmy chyba, bo patrzę, że kabina była z wyciągniętymi koszami. Aha, będą coś robić. Witam, cześć. O. Hej. Co dzieje, Macie? Witam wszystkich. Dzisiaj mamy... Koszujemy gołębie jutro na lot treningowy. Trzeci lot treningowy. Jutro mam zamiar, w zależności jakie pogody, bo to ostatnio tak dziwnie z tymi pogodami, pięknie jednego dnia, na drugi dzień jest mgła. No ale planuję jutro wywózkę 20-25 km. Będzie to trzecia wywózka. Co jeszcze? Gołębie dzisiaj są koszowane bez... koszowane bez tak zwanego koszowania. Bez koszowania, po prostu. Tak, po prostu jest statystyka z dzisiejszego dnia. Z rana to, co jest, to wszystko jest dzisiaj koszowane. Koszujemy bez tego, bo jest, mówię, jest na razie tylko Kacper do pomocy. Za chwilę jego ojciec z pracy przyjedzie, to też będzie. Ale z koszowaniem to dużo dłużej trwa. A jest dzisiaj, to jak wiadomo, to było w dzień 30 prawie stopni, jest duchota. Teraz jest tu fajnie w cieniu, to sobie to możemy powoli robić. Tutaj patrzę, widzę, już ma część gołębi jakieś tu przynieśliście. Tak, już jest tutaj. Bo ile tak gołębi na klatkę macie, tak 20? Nie, 20 gołębi na klatkę wkładamy. Tych gołębi jest około 460 chyba, tak? Nie, jest 420 parę już w tej chwili. Mhm. 460 było gołębi przyjętych. Co chwilę, no mówię, wczoraj byłem dwa razy po jednego, po gołębie jeździłem, no gdzieś zawsze gdzieś tam coś się z nimi dzieje, no na pewno coś tam zginie, na pewno coś tam jastrząb, na razie zdrowie jest dobre, gołębie są, myślę, że się czują dobrze. Właśnie patrzę w kondycji, jakie są, widzę, że aktywne. No, teraz pierzeją bardzo intensywnie, zaczynają pierzeć z głowy, czyli zaczną się zaraz jakieś problemy też na pewno z drogami, bo to jest, mówię, najgorszy okres, gdy gołębie gubią pióra na głowie, wtedy są najbardziej narażone na różnego rodzaju katary, przebiewy, przeziębienia, czyli to jest taki, nie lubię tego okresu, no ale no, trzeba też przeżyć. Gołębie są, no mówię, w dobrej kondycji. Widzimy. Jest to wszystko, dzisiaj Krzychu przyjechał, wziął gołębie na następne. Mamy parę gołębi właśnie, my do części tego do Torunia. To są gołębie, które właśnie do tamtego gołębnika wieziemy. Tutaj kolega Maciek ma 15 par rozpłodowych. To są głównie gołębie pochodzące z hodowli Rolanda Fitznera. I na bazie tych gołębi mamy te młode. Tam w Toruniu to ładne, bardzo ładne gołębie. No, tam już są to... dwa. Wcześniej wywiezione, tutaj 7 sztuk mamy. Ale... 7 gołębi, przeważnie niebieskie, nakrapiane. Troszeczkę pstrego nieraz jest to, jak ten. Bardzo ładne gołębie. One jutro już tam będą w Toruniu. Zdrowiutkie. Szczepimy oczywiście z kolegą Waldkiem. Zaraz tam zobaczymy, jak będą latać. Będziemy patrzeć sobie. Następne już pójdą te Roland Fitzera, gołębie. Był to hodowca. Był, przestał lotować. No, tak. Przestał lotować praktycznie, ale żyć żyje. Jak najdłużej żyje. No, hodowca bardzo dobry, niemiecki. Bardzo dobre gołębie kupował. Byłoby na to stać. Był merem miasta. Mir Amzi, mamy film z nim, tam wpłynie w Manfredembulą byliśmy. To są te gołębie, które myśmy kupili, które tu są wstawione przez Krzycha i tamten, to mówię, to są gołębie, które się naprawdę trafiły perełki. No. Teraz to jeszcze ciężko kupić takie gołębie. Powiedzmy jeszcze taką rzecz, bo te gołębie tutaj, czy coś zmieniasz ciągle w tych gołębiach, jakieś karmienie, czy coś, czy pozostajesz przy tym, co miałeś do tej pory? Jak wygląda karmienie? Nie, czy jakieś po prostu coś, nowości jakieś wprowadzasz, bo miałeś takie te krople różnego rodzaju, miałeś jakieś preparaty, pokazywałeś nam, czy coś modyfikujesz, bo... To jest tak, ja praktycznie, tak jak ludzie już tak mnie kojarzą, że dużo rzeczy praktykuję, dużo rzeczy nowych wstawiamy. Prima, Goldwings, czyli po staremu. To są dwie firmy, których na pewno nie trzeba reklamować już u nas na rynku, bo to są firmy, to mówię każdą karmę, którą ich się weźmie, czy z Primeo Ultra, Młode Wychów, Trening, czy Lekkostrawna z Goldwingsa, jak tą pokazałem w Holandii, to ona zrobiła po prostu tam furorę, wszyscy się dziwili, że w Polsce takie karmy, oni tak traktują nieraz Polaków, jakbyśmy myśleli, że my z jakimś kurde, nie wiadomo, z jakimi murzynami jesteśmy. Mówię, są głównie mieszane te karmy, dwa rodzaje.
mógłbym lecieć albo na jednej, albo na drugiej, ale że zawsze lubię coś wymieszać, bo to wiadomo, jedne może czegoś mają więcej, drugie mają czegoś mniej, zawsze są to wymieszane. Mówię, według mnie są to najlepsze polskie karmy na rynku. Jeżeli ludzie tego nie zrozumieją, to naprawdę się dziwię. Jeszcze jedno mam pytanie, bo te karmy dostały dzisiaj tego gołębie przed łapaniem właśnie, mały? Dzisiaj przed łapaniem dostają karmę tylko dietę. Dostają taką karmę. Nie? Dostaną dietę? Już znaczy dostały. Już dostały dietę. Teraz one sobie będą siedziały tutaj w koszach? Tak, do jutra siedzą w koszach. Jutro z samego rana, o 4 rano z nimi wyjeżdżam. I wypuszczenie? Jeżeli będzie wypuszczenie, to już będzie lot aktywny. Godzina 6. Będziemy obserwować. Godzina 6, tak. Będę puszczał gołębie. No mówię, jeżeli się uda, jadę na 25 km. Podejrzewam, że mówię, na pierwszym locie odpadły chyba 3 gołębie, na drugim odpadły chyba 3. Teraz, no mówię, może jakieś odpadły, jest kilka gołębi, no to jest wszędzie, no mówię, to każdy nawet w swoim gołębniku ma. Są gołębie tak zwane, ja na nie mówię, grubasy, no nie lubię ją latać. Możesz je ganiać miotłą, możesz je ganiać piłką, rzucam już tu, ale po prostu miała sobie z dachu na dach. 350 gołębi, 360 gołębi wylatuje, po prostu nie ma ich godziny, latają na wysokości takiej, że giną z oczu, a kilka jest takich po prostu, które by najlepiej wszystko... Te grubasy, które by najlepiej wszystko popsuły. Rozumiem. To zawsze Kacper nosi, pomaga, tak? Tak, Kacper to jest syn mojego kolegi, to są rodzina, Kacper też lotuje gołębiami. Biczok, Sławek, ojciec jest w pracy, też po pracy zawsze przyjeżdża mi pomoże. Później przychodzi jeszcze Jarek. To są koledzy, na których mogę zawsze polegać. Czyli jutro, krótko mówiąc, jutro możemy zaprosić wszystkich na oglądanie. Jutro zapraszałem wszystkich na oglądanie. Tutaj pod wiatrem, ktoś fizycznie później chciał przyjść, tak? Tak, fizycznie można sobie pod tą wiatę, pokażmy jeszcze, o, jeszcze raz pokażmy. Opóki posłuchać można. Jutro jedziemy 25, za parę dni jedziemy na, o, jest akurat Sławek, to jest ojciec. Właśnie, ojciec do pomocy. Tak, jutro jedziemy parę dni, za parę dni jedziemy lot jeszcze jeden i od następnego, gdzieś już na następny tydzień robimy pierwszy lot konkursowy, czyli tak jak jest w regulaminie, u mnie pierwszy lot konkursowy już jest od 50 km, jest zaliczany do lotnika później ten lot. On jest bez nagród, ale już jest zaliczany do lotnika. Lot jest szybkość liczona wszystkich gołębi z pierwszego dnia. Nie, ja tak, bo mówię, nieraz przychodzi cała paka, a to jest wejście, ileś gołębi jest do konkursu, a te sekundy się spóźniają i nie są liczone. Wszystkie gołębie są liczone z pierwszego dnia, prędkość tych gołębi do lotnika. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy wszystkich jutro do Dzięki oglądania. Wielkie. I oczywiście tutaj przychodzenia też kibicować tutaj wspólnie. Tutaj no, wiata stoi. Mówię, wiata stoi, zobaczmy tam jakieś resztki trunku, widzę właśnie. Jest także... zawsze... Dziękujemy, do zobaczenia, dobrze. Dobrze.